Tak jest, moi drodzy. Dorobiłem się studia, choć studia to mocno powiedziane. Powiem wam szczerze, oczywiście studio będę miał profesjonalne, że za mną będą paczki i tak dalej, ale bardziej Lego. Tutaj chciałem nawet zrobić coś takiego z paczkami WTF-owymi w tle, ale stwierdziłem, że jaki kanał, jaki content, takie studio. Skoro jedni mogą nagrywać w piwnicy, to ja mogę nagrywać na strychu, na takim chamskim tle. Moi drodzy, jednak nie spotkaliśmy się tu, by rozmawiać o moich tłach, o moich warunkach nagraniowych. Choć mówię, z premedytacją jest jak jest, spotkaliśmy się tu, ponieważ no właśnie, wciskam spację, by uruchomił mi się komputer z okazji, nie tylko, no 2000 subów to nie, ale głównie dlatego, że moi drodzy, mój kanał ma rok, na każdym, no poza grami, kanale mam tak, że na urodziny pierwsze, drugie, trzecie, każde kolejne kanału, jeden odcinek to jest przyjmowanie prezentów od was i życzeń, drugi to jest Q&A, odpowiedź na wasze pytania, których jest multum. No i dziś właśnie spotykaliśmy się po to, by wybrać, ja już wybrałem pytania. Pytania pojawiały się w odcinku o wakacyjnej ramówce, więc tam zadawaliście pytania. Dziś odpowiem na najciekawsze, moim zdaniem, najbardziej oryginalne. Jednocześnie muszę wam powiedzieć, że bardzo dużo się zdarzało powtórek tychże pytań. Bardzo wiele było powtórzonych. Nie obraźcie się więc, jeżeli waszego pytania, bo nie na wszystkie będę odpowiadał, bo wiele na przykład było typu, czy będzie recenzja Kulebao, Hulebao, Bulebao, Fulebao i tak dalej. Postaram się w miarę na tyle uniwersalnie odpowiedzieć na te pytania, by była jasność. Jednocześnie, jeżeli ktoś zadał wcześniej to pytanie, no to na wasze już nie odpowiem, no bo nie będę dublował pytań, moi drodzy, więc nie traćmy czasu. Ja mówię, tutaj też program idzie w górę, zakupiłem sobie laptopika, moi drodzy, i będę odpowiadał teraz na wasze... Mistrz Seller pisze, nie podałeś w opisie żadnego adresu. No nie. Byłem na wakacjach, a tak jak mówiłem, wakacje były moim priorytetem. Filmik poleciał tam, ja poleciałem na spacer tam, zapomniałem, ale szybko go dodałem. Na szczęście paczki doszły, nic się nie stało. Ale cóż, taki już mój poziom, ja często o różnych rzeczach zapominam. Pamiętajcie, że dla mnie cały czas YouTube to jest dodatek do mojego życia, a nie żyję z niego. W związku z tym, gdy coś się dzieje, to ja po prostu zawsze YouTube jest na drugim planie, no przykro mi. Ale i tak staram się robić, co mogę, by było jak najlepiej, jak się da. Piotr pyta... Czy kupisz jeszcze kiedyś podróbki Lego Marvel? Co zrobiłeś z małymi klockami? Mam na myśli tego Bobra i tą wróżkę trzymać na półce czy w koszu, bo do miasta te klocki w ogóle nie pasują, bo nawet nie da się ich wszczepić do innych klocków. Tak mi się wydaje, że wszystkie inne klocki, które do siebie pasują, pójdą do miasta. Jakiego youtubera lubisz bardziej? Klockozaura czy klockograura? I to jest właśnie to, co mówiłem, moi drodzy. Klocki, generalnie, czy będzie Marvel, czy będzie coś? Oczywiście, że będzie. Kiedy? Nie powiem, bo A, dużo paczek dostaję od was, więc dużo zależy od tego, co od was dostaję. B, pamiętajcie, że ja generalnie chcę przetestować możliwie tak dużo rzeczy, jak się da. W związku z tym, oczywiście wszystko będzie, ale jeżeli na przykład zobaczę jakieś kule bało i lepsze będzie z nich DC niż Marvel, kupię DC, bo jednak trzeba iść te takie WTF-y typowo, więc będą. Co się z bobrami, wróżkami i tak dalej. No są znienawidzone przeze mnie klocki. Kurczę, nienawidzę po prostu tych klocków, ale pewnie jeszcze kiedyś jakieś kupię. Ostatnio nawet właśnie nad morzem prawie kupiłem kolejne tego typu klocki. Ale jednak wspomnienia niedawnego Bobra mnie powstrzymały. Nie zmieszczą się w mieście? Sprawdzimy, moi drodzy. Jeżeli chodzi o kompatybilność klocków, niebawem będzie pewien specjal, gdzie będziemy sobie badać kompatybilność klocków. Będziemy sprawdzać, ale to jest to, co też mówiłem, że po setnym odcinku skończą się tylko i wyłącznie recenzje, zacznie się dziać więcej, moi drodzy. Wczorajsze, powinno być wczoraj. Paczki, wasze prezenty były pierwszym takim odcinkiem, Q&A jest teraz drugim. No i teraz postaram się minimum raz na dwa tygodnie jakąś, czy to publicystykę, tak w cudzysłowie, czy coś innego niż recenzję dać. Kogo wolę bardziej, klockozaura niż klockograura? Nie no, klockozaura wolę bardziej, bo jest, mówiąc brutalnie, bardziej dla mnie opłacalny. No klocki Lego to jest to, co też kocham, ale gry są też kurde fajne i intrygują mi bardzo te gry i kurczę... Nie no, klockozaura jednak, bo to był bazowy kanał, takie moje pierwsze dzieciątko i klockozaura. Klockowy pasjonat pyta, czy powiesz, gdzie byłeś na wakacjach nad morzem? Czy będziesz częściej wykonywał testy wytrzymałości podróbek, tak jak zrobiłeś to z samochodem Playtime? Czy kupisz kiedyś miksa z samymi podróbkami?
rybkami. Nad morzem byłem, moi drodzy, w Ustce. Był w Łebie, Łebie, przepraszam, zaraz mylę sobie te dwie nazwy. Nie wiem, czy Łeba i Ustka mi się teraz mylą. Nie mam pojęcia dlaczego. W Łebie byłem. Ja celowo, moi drodzy, nie mówię, gdzie są na wakacjach, będąc jeszcze na wakacjach. Proszę uszanować to, że jestem na tych wakacjach, chcę odpoczywać, a nie jednak być, wiecie, zaczepiany co chwila, czy gdzieś szukany wręcz po mieście. No kurczę, jestem z dziewczyną z pieskiem na wakacjach. Chcę po prostu być na wakacjach i proszę o uszanowanie tego. Oczywiście, jak mnie spotkacie, możecie podejść i tak dalej, ale celowo nie ogłaszam tego, by kilka osób mnie gdzieś tam po mieście nie śledziło. Czy będą testy wytrzymałości? Odpowiedziałem już o tym trochę w poprzednim pytaniu. Teraz będzie trochę więcej takiego kontentu innego, będzie się działo więcej. Wtedy ten test, no faktycznie, to był jeden z filmów niepodróbkowych, tak zainspirowały mnie te playtime'y. Natomiast, bo mówiłem o odcinku, gdzie rzucałem playtime'em o drzewo, myślę, że to widzieliście wszyscy. Natomiast będzie na pewno więcej odcinków wytrzymałościowych. Natomiast spokojnie mówię, teraz raz na dwa tygodnie, ba! Taka ciekawostka na wszystkich trzech kanałach, które mam. Raz na dwa tygodnie ma być jakiś specjal pozarecenzjowy. Takie są moje plany na te kanały, takie nowe, także tutaj na pewno też coś będzie się pojawiało i testy wytrzymałościowe na pewno również w tym będą. Czy kupię kiedyś miksa z samymi podróbkami? Jeżeli będzie taki miks, jeżeli będzie fajny, znaczy fajny, wiecie, fajność w przypadku WTF-ów to jest kwestia względna. Jeżeli będzie tani, o tak powiem, bo na przykład ostatnio kupiłem takiego miksika i on naprawdę był tani, kosztował poniżej 10 zł, nawet 5 zł mi taki miks kosztował. I tam naprawdę było sporo tego WTF-a. Jeżeli cena będzie spoko, absolutnie nie wykluczam. Więc why not? Natomiast szczerze, jak kupuję miksy Lego, często tak nie spotkałem się jeszcze, żeby ktoś wystawiał miks samych podróbek. Jeżeli już to właśnie na przykład jakiś kobiel albo inne specyficzne klocki i nie są one najtańsze. Jeżeli więc będzie okazja, oczywiście kupię chętnie, ale póki co nie spotkałem się z żadną fajną ceną na tyle, by to zrobić. Mati D pyta, ile pieniędzy wydałeś na WTF-y? Gdzie trzymasz WTF-y? Bo chyba nie ma miejsca już w pudełku śmierci. Czy znasz inne kanały z podróbkami Lego? Ile wydałem na WTF-y? No tak jak mówię, to jest kwestia względna, bo bardzo dużo od was otrzymuję. Natomiast technicznie rzecz biorąc, jakby tak inaczej zapytać, ile warta swoja kolekcja WTF-ów, liczby mimo wszystko średnią cenę, myślę koło dyszkę przesadził, ale piątkę. Bo jest dużo tego badziewia za 2-3 zł, ale jest też dużo mimo wszystko klocków, szczególnie prezentowych od was, które są po więcej niż dychę na przykład. 6-7 zł, dobra, liczmy sobie średnio za takiego WTF-a, no to 100 odcinków to było 700 zł. Za to można mieć co koło milenium. Gdzie trzymasz klocki, bo przecież nie w pudełku śmierci? To jest dobre pytanie. Ja tam widzę moje pudełko śmierci, tak, jestem na strychu, WTF-y też są na strychu. Poczekaj chwilę, mam nadzieję, że jak wstanę, to mi się nie zawali tu całe moje studio. Poczekaj chwilę. Moje pudełko śmierci tak wyglądało już przy około 80 recenzji. No ten był po 80, jeszcze to jakoś leży, ale to tak jak widzisz wygląda niestety, dość mocno wystaje. Także pudełko śmierci dość szybko straciło swą funkcję. Po prostu jest za małym pudełkiem śmierci, by tam się pomieścił WTF-y. Czekajcie na drugi sezon WTF City, zobaczycie gdzie one wtedy są, jak są i kiedy są. Wiem, zaraz zapytacie mnie, kiedy ten drugi sezon, będzie to pytanie. Czy znam inny kanał z podróbkami Lego? Zakładając, że Kobi to nie są podróbki Lego, Playmobil to nie są podróbki Lego i te wszystkie lepsze klocki nie są podróbkami Lego, to chyba nie znam. Nie znam nikogo innego, kto by zajmował się tylko i wyłącznie podróbkami, ale zaznaczmy, moi drodzy, ja też nie zajmuję się tylko i wyłącznie podróbkami na tym kanale. Ogólnie kanał WTF, czyli w ogóle to fajny kloc, ma badać, czy ten kloc jest fajny, czy nie. Ogólnie, czy on jest fajny, czy nie. Czy to jest Kobi, Lepin, Kulebao, Hule Bao, czy inne Bao, no ma badać, czy ten klocek jest po prostu fajny. I to jest jego główne założenie. Nie jest to i właśnie kawał, który. Nie jest to tylko i właśnie kanał, który ma prześmiewać te klocki, który ma się z nich śmiać. Ale jeżeli są śmieszne, to oczywiście to robimy. Natomiast podchodzę naprawdę tu mega poważnie do tego kontentu, który się tu znajduje. Paweł Sikora pyta, witaj, co myślisz o tym, że chińska policja w kwietniu przeprowadziła akcję w siedzibie firmy lepiej zarefirowała zabawki warte 30 milionów dolarów, policja przejęła 10 milionów produkcyjnych, 30 fortworzenia. No szkoda, co ja mam teraz robić na kanale? Bagno! A tak serio, moi drodzy, no to słuchajcie, są filmy jak choćby właśnie Kobi powiedziane, jak Xipo, które jeszcze się dzisiaj nieraz pojawi w pytaniach, które kurczę, no Xipo to zły przykład, ale Kobi jest bardzo dobrym przykładem. Firma chce,
firma robi. Jest inna, różni się. Bambao ostatnio, który mi jakże pozytywnie zaskoczył. Bambao, nie spodziewałem się go. Bardzo pozytywnie zaskoczył. Moi drodzy, są firmy, które potrafią robić coś innego, podobnego. Oczywiście wzorujemy się mocno, ale robimy coś innego. Jesteśmy bezpieczni, nikt nam nie zrobi. Jeżeli robimy bezczelne szynki, moi drodzy, nie dziwmy się. Jeżeli wy nagle zaczniecie robić podróbki mojego kanału z moim awatarem, z moim tłem i tak dalej, no to akurat się trochę pośmieje, ale inny może zareagować tak, że was zgłosi i tak dalej. Tak, moi drodzy, jest, mnie to nie dziwi, więc dla mnie jest sprawa zrozumiała. Szkoda, bo lepiny nie były złe, ale myślę, że oni już tworzą nowe klocki pod inną nazwą. Aneta Bill pyta, czy dasz jeszcze jedną szansę Kule Bao? Jak już mówiłem, oczywiście, po to powstał ten kanał. Dokładnie po to. Na kanale moim bazowym Klockozaur było tak, że ten WTF miał badać jedną firmę, zobaczyć, czy jest fajna, czy nie. Bach, pudełko śmierci, następna firma i tyle. Raz badamy firmę, koniec, end of story. Natomiast ten kanał powstał po to, by dawać drugie szanse, a nawet może trzecie szanse. Może gdy trzy szanse będą tragiczne, to i tak kupimy czwarte, bo będzie taka beka, że będzie fajnie, będzie śmiesznie, będzie zabawnie sprawdzić czwarty raz dane klocki. Może wtedy piąty, szósty i siódmy, jak zobaczymy. Moi drodzy, my szanse dajemy cały czas badamy, czy to są fajne klocki. Bo wiecie, często jest tak, że firma firmie nierówna, w sensie jedna firma, że jedna paczka jest beznadziejna, druga jest tylko słaba, że poziom między jedną firmą się nawet różni, więc tak, Kule Bao czy nie Kule Bao, dajemy szansę wszystkim firmom, nie raz, nie dwa, nie trzy na tym kanale, dlatego powstał ten kanał, żeby nie zaśmiecać mojego bazowego, wtedy jeszcze Legozaura, czy Klockozaura, na którym znajdują się tylko i wyłącznie Lego, ale właśnie tu może się znajdować to wszystko, a ze względu na ograniczoność podróbek jednak, jest ogrom, ale ograniczoność, no wiadomo, że to gdzieś musi tam dalej się pojawiać, tak, więc tej kolejne paczki, więc na pewno damy jeszcze szansę. Myszą pyta, czy recenzujesz jakiś zestaw z ciebie z serii Legendarna Auta PRL? Jakie jest twoje największe marzenie, jak powstała nazwa WTF Klotz? Czy zrecenzuję te auta? Chciałbym, bo uważam, że one są bardzo fajne, ale kurczę, troszkę drogie. Jeżeli będą jakieś fajne promocje, jakieś auto, które chcę, myślę, że je zrecenzuję, bo naprawdę są świetne, ale kurczę, no ta cena jednak troszkę no. Jakie jest twoje największe marzenie? Nie wiem, czy pytasz marzenie prywatne, czy marzenie klockowe. Marzenie prywatne to jest temat na zupełnie inny w ogóle inny film, inny Q&A. Natomiast jeżeli pytasz marzenie klockowe, to mogę zdradzić i mówiłem to na konwencie ostatnio w Historylandzie, jeżeli nie widzieliście, byłem na spotkaniu z fanami w Historylandzie. Jak na ironię, moim największym ogólnie klockowym marzeniem, Lego też, znaczy Lego klockowym, jest, uwaga, Titanic z Kobi. Serio. Mówię poważnie teraz, jak kloca kocham. Titanic z Kobi to jest moje największe klockowe marzenie teraz, poważnie. Skąd nazwa WTF Klotz? WTF Klotz wzięła się stąd, że po prostu początkowo był to prześmiewczy film, prześmiewcza seria na moim bazowym kanale z klockami Lego. Nazwa miała być taka, żeby zwracała na siebie uwagę, wiecie, patrząc na chińczyki, mówimy what the f... Ale jednocześnie, żeby fajny skrót rozwinąć, udało mi się w ogóle to fajny klot rozwinąć i stwierdzenie nazwa pasuje, więc nic skomplikowanego. Jak nie WTF, to myślałem też o OMG i JPRDL. Ale jednak z pewnymi nazwami się trzymałem. Siadła nazwa, pasowała do kontentu. Why not? Klocki ja piszę. Jak sobie radzisz z tą sławą i tysiącami widzów pod oknem, czy nie męczycie już unikanie paparazzi i bycie sławnym? Klocki ja. Jaki tysiąc? 2000! 2000 fanów, słuchaj. Ja powiem, jak to jest. Ciemne okulary i czapka to było dobre, dopóki miałem 500 fanów. Powyżej 500 fanów musiałem zrobić sobie tylne wyjście z domu. Generalnie rajem jest, jak mi wprowadzili zakupy na telefon, nie? No to jakoś ten taksówkarz się przedrze przez ten tłum, doniesie mi te zakupy. Da się żyć, jest ciężko, ale bierz pod uwagę to, że biorę to brzemię na siebie po to, byście wy wiedzieli, które podróbki są fajne. Ale to nie jest proste, więc docencie to lajkiem i niech wasz brat, siostra i subkonto zrobią usług. Aneta Bill pyta, czy zbudujesz swego psa z podróbek? Bardzo bym chciał, właśnie ostatnio, nawet wczoraj myślałem o tym, żeby zrobić Brickheada z podróbek, więc nie wykluczam tego. Ale tu jeszcze zaraz się pojawi kolejne pytanie, czy będę mocował z Lego, z Hobby, przepraszam, ze wszystkich innych klocków. Oczywiście, chcę mocować z klocków, ale nie oszukujmy się. Póki co, nawet nie tyle problemem jest to, że mam dość mało tych klocków, chociaż tam jakieś pierwsze nieudolne z Playtime'ów próbowałem robić mocki.
cały czas moje problemy z brak klocków, chociaż ja lubię sobie dawać takie wyzwania, jak wiecie z mojego bazowego kanału, że z jednego, dwóch zestawów łączę je i buduję tylko z tych dwóch zestawów jakiegoś mocka, by sprawdzić swoją imagine. Natomiast większym problemem dla mnie znacznie przy mocowaniu z podróbek jest to, że gdy je zbożymy, gdy je wymieszamy, 99% tych klocków nie ma napisów na studach, ja się później nie pułapę, co jest kule bało, co kule srało i tak dalej. To jest trochę problem. Ja wiem, ja to swój dziadostwem, ale kurczę, no jakoś tego tak się boję, że ja zmieszam i już nie odbuduję, już nie będę wiedział, co jest tym. No i właśnie tutaj jest to pytanie, o którym mówiłem, czy będą mocki. Bardzo bym chciał, najfajniej faktycznie było mi takiego miksa z różnymi klockami, jak było pytanie wcześniej z nich, może bym coś fajnego zrobił. Tak to mówię, boję się trochę tego burzyć, boję się, że tego nie odbuduję po prostu i nie będę wiedział, co jest czym. A będziemy teraz trochę inny content, gdzie ja muszę na przykład wiedzieć, tak jak wspominałem, co jest czym i tak dalej. Będzie takich trochę materiałów, gdzie faktycznie będzie mi warto wiedzieć, co jest kulebao, a co nie. A niestety mało tych klocków ma napisy na studach. Wszystkiego najlepszego, fan klocków pisze. Co zainspirowało cię do nagrywania, jakie jest twoje ulubione jedzenie? Lubisz mój kanał. Może od tyłu, lubię twój kanał, generalnie lubię wiele kanałów, moi drodzy. I wiele odwiedzam kanałów, co pewnie widzicie nieraz po komentarzach. Dlatego, i to nie jest teraz żadna reklama, czy tam sępienie, piszcie mi zawsze w komentarzach swoje jakieś komentarze. Bo ja najczęściej, jeżeli już chodzę po innych kanałach, no proszę teraz o wybaczenie, wchodzę właśnie na inne kanały przez komentarze. Ja nie wchodzę i nie kurczę, nie myślę, wiecie, czekajcie, czekajcie, był taki jeden, ale czekaj, fan Kobi, fan Lego, fan Kloca, fan Klocków i wiecie o co chodzi, nie pamiętam, mam tyle fanów, nie pamiętam waszych po prostu nazw, wybaczcie mi, pamiętam kilka osób, nie pamiętam wszystkich, nawet jeżeli wiem kim jesteście, kojarzę doskonale wasz kanał, co rzucacie, nie pamiętam waszych nazw, bierzcie pod uwagę, ja mam 3 kanały i łącznie 10 tysięcy subskrybentów na tych 3 kanałach około, więc nie pamiętam wszystkich, więc ja najczęściej robię tak, że jeżeli pod nowym filmem mam komentarz, chodzę po tych komentarzach i tam sobie klikam i wchodzę do tych osób. Także to nie jest żadna reklama, ale naprawdę, jeżeli chcecie, bym was odwiedzał i to się tyczy wszystkich 3 kanałów. Jeżeli piszecie mi komentarze pod każdym filmem, najprędzej tą drogą do was po prostu trafię, moi drodzy. I nie ma innej drogi. Sorry. Co lubię jeść? Kurde, no głupio się przyznać, fast foody jednak, no pizza to jest chyba ulubione jedzenie, aczkolwiek bardzo też lubię zupy, ostatnio coraz bardziej lubię zupy, taki żureczek, ale to też już nie bywa, bo ja generalnie mięsa nie jem i to jest u mnie utrudnione, ale kurde no, ja też kebab też. Co zainspirowało cię do nagrywania? To ogólnie, nie wiem czy pytasz o podróbki czy ogólnie, ale mówiłem o tym nieraz, nie dwa na trzy na swoich bazowych Q&A'ach na bazowym kanale. Długa historia, ale generalnie w dwóch słowach to... Nie no, tak serio, myślałem, że będzie jakaś fajna kasa z tego YouTube'a jeszcze, a później się okazało, że nie, ale wkręciło mnie już na tyle, że opowiadałem o tym nieraz w innych Q&A na bazowym kanale, też gdzieś tu odnośnik znajdziesz. Lego Jedi, czy od takiej dawki chińskiego promieniowania kloca nie masz już pierwszych objawów choroby popromiennej? Powiem ci tak, trzecie stadium choroby popromiennej, trzeci kanał, to jest trzecie stadium choroby popromiennej, jak widzisz, ja... Już przestałem mieć w rękawiczkach, bo jestem tak napromieniowany, że trzeci kanał to trzecie stadium. Przecież to było jasne od początku. Klockopedia, informacja o klockach. Pyta, ile będzie jeszcze sezonu WTF City? Czy lubisz recenzować podróbki, czy kupisz duże zestawy z AliExpress? Co do dużych zestawów, ogólnie oczywiście. Znaczy, częściej są od was jako prezenty. Nie wykluczam, natomiast musicie znać jeden schemat. Najpierw, zazwyczaj, zawsze, kupuję małe paczuszki. Małe, dyszka, max. Piątka super, by się przekonać, czy w ogóle to fajny kloc, bo wiecie, jeżeli mamy kloc nijaki, a ostatnio często są takie, czyli nie to głupie, nie to brzydkie, nie to fajne, do niczego tak po prostu, nie? Bo jeżeli jest beznadziejny syf, super, jeżeli jest super jakość, super, ale jeżeli jest coś nijakie, no to średnio, bo ani się to nie obejrzy fajnie, ani mnie to nie jara w żaden sposób, ani się nie pośmiejemy, ani się nie pocieszymy. W związku z tym ja najpierw badam, jaki jest ten klocek, jeżeli on się okaże, że jest fajny, dopiero wtedy dopuszczam, że kupię go w większym zestawie i wydam na niego więcej hajsu. Jeżeli coś jest nijakie, to po co wydawać na nijaki większy zestaw? Czy lubisz recenzować podróbki? No oczywiście, że lubię. Kanał ma pełno filmików, pełno recenzji. No ciężko tego nie lubić, gdzie naprawdę otwierając paczkę nie wiemy, co nas zastanie. Nawet jeżeli otwieramy dwie paczki tej samej firmy, bo często one się różnią mimo wszystko w sobie już jakością. Bywa i tak. Ile ma być sezonów WTF City? Nie ma górnej liczby. Natomiast jedyne co mogę powiedzieć, to myślę, że w przyszłym roku bardziej skupimy się na filmach WTF-owych. Będzie więcej tu nie tylko seriali WTF City, ale nie obiecuję, bo przyznam się szczerze, póki co na bazowym kanale nie będę ukrywał. Trochę wyświetlenia Klockowo City mnie zawodzą i
ja muszę sobie usiąść, przemyśleć, czy faktycznie robić dalej tyle tych produkcji, tego wszystkiego, bo naprawdę, ja no, tracę wiele godzin, naprawdę wiele godzin tracę na taką produkcję i kurczę, no tak, gdy to się nie wyświetla do końca dobrze, to trochę się człowiekowi chciała tego kręcić, nie? Także moi drodzy, co odnosi się tyczy seriali, nie wiem co będzie, natomiast postaram się bardziej skupić też na serialach na moim kanale growym i na kanale WTF, a mniej na pewno ich będzie trochę na bazowym kanale. W ogóle jak tu gorąco, masakra. Teraz rozumiem geeka, a tutaj kurde jeszcze nawet nie ma takiego lata, w sensie dzisiaj jest chłodno i jeszcze jest wieczór. Ludzikle pyta, jaka podróbka jest według ciebie najlepsza? Ksipo. Jaki był twój pierwszy kontakt z podróbkami, pytam, Mr. Seller? Oj, zdziwiłbyś się, już w dzieciństwie mama przywiozła mi taki jeden zestaw w cudzysłowie, bo to były dwa ludziki, chociaż tam jakieś klocki chyba były. Tak, i to był zaawansowany 90 któryś, ale taki odcinek specjalny jeszcze będzie. Później też były jakieś tam zestawy Kobi, jeszcze te, które chamsko podrabiały Lego, to również będzie na kanale, także już myślę, że wkrótce dowiecie się, jakie były moje pierwsza styczność z takimi klockami. Klocki Kamila, czy WTF to alterego klockozaura? Tak. Która podróbka jest do tej pory swoją ulubioną? Ksipo, absolutnie naj... Co zrobisz, gdy ten kanał przebije twój kanał bazowy? Pyta Krasek T. A wiesz, ja to przewiduję? Przewidziałem to nawet przed otwarciem tego kanału. Nie zapowiada się póki co, nawet patrząc na zestawienie liczby subskrybentów tu i tam. Ale może kiedyś tam się zatrzyma, tu będzie dalej szło niesamowicie w górę. Może, moi drodzy, kto wie, zawołajcie znajomych, nie zostawiają tu suby, a wtedy sami się przekonacie, co się stanie. Nie wykluczam tego. Co zrobię? Przypuszczalnie nic. A może skupię się bardziej na WTF-ach? Bo wiadomo, wtedy to będzie mój bazowy kanał. Why not, moi drodzy? Wołajcie znajomych, wołajcie ziomków ze szkoły, wołajcie mamę, tatę, babcię i psa, jeżeli mają. I niech subują. Sprawdźmy, co się stanie, kurczę. Duchman pyta, co skłoniło cię do kupowania podróbek? Czy pojedziesz do Chin po podróbki i kupisz więcej świnki Pepy i zrobisz spotkanie z widzami w Olkuszu? Coś czuję, że kolega jest z Olkusza, dlatego tak pyta. Nie wykluczam, moi drodzy, why not? Ostatnio było spotkanie z fanami w Historylandzie, krakowskimi fanami, chociaż nie wiem, może byli fani też z dalsza. Tu znajdziecie odnośnik do Historylandu. Może w Olkuszu również zrobię takie spotkanie, dlaczego nie? Choć przypuszczam, że tutaj przyszedłby tylko mój pies. Ale może się zdziwię, moi drodzy, jeżeli kiedyś mnie weźmie, zrobię takie spotkanie, znajdziemy jakieś fajne miejsce, why not? Czy kupię więcej świnek Pep? No to pewnie odpowiadałem, chcę kupić wszystkiego więcej, więc raczej tak. Czy pojadę do Chin po podróbki? Jak pojadę do Chin, to uwierz mi, zwiedzać, a nie po podróbki. Ale oczywiście podróbki wtedy przy okazji pewnie też bym kupił. I co skłoniło mnie do recenzowania podróbek? Stwierdziłem, że to jest content, którego praktycznie nie ma na YouTubie, że tego bardzo mało, a jednocześnie bardzo fajnie się to wyświetla na moim bazowym kanale i po prostu widzowie tego chcą. Tak stwierdziłem, tak było widać po prostu po waszych reakcjach. Tyle, po prostu. Dziura, jeżeli chodzi o content, nikt tego nie nagrywa, wszyscy się pchają w to Lego, a nikt nie myśli o podróbkach. To ja pomyślałem. W sumie to moja dziewczyna. Ile wydałeś na podróby Lego przez ten cały czas? Pytanie się powtarza, więc w sumie tak, bo to było przez ten cały czas, no właśnie o to chodziło. Było, opowiadałem. I to by właściwie, moi drodzy, było na tyle, jeżeli chodzi o takie pierwsze Q&A. Myślę, że na najciekawsze pytania wasze odpowiedziałem w tym momencie. Myślę, że trochę zaspokoiłem waszą ciekawość tutaj. Jeśli nie, no cóż, postaram się mimo wszystko, moi drodzy, na pytania, na które nie odpowiedziałem tu dziś, odpowiedzieć w komentarzach tam mniej więcej, pod tamtym filmikiem. Niebawem siądę po prostu i odpowiem na, nie wiem kiedy, raczej później niż prędzej, ale na pewno odpowiem wam na te pytania, żebyście nie zostali bez wiedzy, także spokojnie. Natomiast mam nadzieję, że dziś wam zaspokoiłem trochę waszą wiedzę, trochę odpowiedziałem, trochę też poznaliśmy się bardziej, bo zawsze rozmawialiśmy sobie na bazowym kanale, na bazowych klockach, na grach jeszcze muszę, kurczę, zrobić taki Q&A, może kiedyś, why not? Także moi drodzy, mam nadzieję, że poznaliśmy się trochę bardziej, mam nadzieję, że jeszcze bardziej mnie w tym momencie lubicie. Tak jak mówiłem, sprawdźmy, co się stanie, jeżeli ten kanał będzie miał więcej subów, zostawcie subika, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Dziękuję jeszcze raz za świetne prezenty w tym momencie, za to, że mnie tak oglądacie i ten kanał tak naprawdę wyświetla się lepiej niż bazowy, więc no, teraz tylko czekać, aż subiki go przebiją. Kanał ma rok, od teraz będzie jeszcze tylko ciekawy, także dzięki z mojego studia na strychu, żegnam was ja. Jak w balon coś się posypało. Bye!